ustawowe, to zasady, ale zdecyduje o tym sąd oczywiście. No, protesty w marszałku, ponieważ Morawieckim, że wydawane będzie większy tak, no, zmiar po tym terminie ustawowym. No, ale to też tak, proszę. Wie pan, że niektórzy politycy twierdzą, że ta forma protesta w tym wypadku wydawała się totalnym brakiem politycznej pracy. Nie, to państwo, że próbujecie odwoływać się w tej narracji, która w tym wypadku wydawała. A że składa protesty, bo mi się nie podoba większość, jak to zrobiłem, tak, to tak, i że jest dużo głosów nie ma. Będzie chciał to zrobić. Będzie chciał żeby ktoś przeliczył te głosy. A to jest absurdalne. I jeszcze mówię o tym, że składa głosów nie ma, to na pewno część była głosowaniem PiS-u. Protesty wyborcze są normalnym elementem procedury demokratycznej. Każdy, kto bierze udział w wyborach, bądź obserwuje, jeżeli ma prawo było taki protest, to nie składa. Prawo i Sprawiedliwość z tego uprawnienia skorzystało. Uważamy, że jeżeli pojawiają się wątpliwości, gdziekolwiek należy je wyjaśniać, bo na tym polega przejrzyste życie publicznego. Co bardzo proszę do pana prezydenta? Jesteśmy w trakcie, uważam, że mamy kilka bardzo poważnych kandydatów, a i do najbliższych tygodniach będziemy poznali. Uważam, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest świetną kandydatką, ma ogromne szanse, żeby wygrać z Andrzejem Dudą, ale jesteśmy demokratyczną partią, będziemy o tym dyskutować w środku, będziemy tę decyzję podejmować kolegialnie w ciągu najbliższych tygodni. A kto mógłby tak robić Andrzeja Dudę? Nie chcę spekulować, dlatego że Andrzej tutaj jest świetnym prezydentem. Prezydenta w tym momencie wygra te wybory, które są już najbliższymi wyborami, bo w pierwszej połowie przyszłego roku mamy prezydenta, który jest doktorem nauk prawnych, jest osobą, która bardzo świetnie radzi sobie w polityce zagranicznej, osobą, która odnajduje się w tych międzynarodowych kontaktach, osobą, która godnie reprezentuje nasz naród, bo tego wymagamy od prezydenta. No a jego poprzednik to jednak. Ja się niestety nie postaram. Rządzące to wcipu Andrzeja Dudy naprawdę. A nie, no, nie, no, klasa, po, klasa do wcipu. Jarmanowa Komorowskiego, że nie konstytuowała. To krem dla krem. To jest polski komedii. Gdyby Szczytyna, to jest też kwestia tego tygodnia. Żeby to na tym spotkaniu zorganizowanym i przyszłego, jak są sekretarza generalnego pana Dabowskiego. Zabezpieczyły takie spotkanie, ale to jest takie ważne, że spotkania są, jest nowy klub, jest wielu nowych parlamentarzystów, więc ludzie, że spotykają, to dyskutują. Platforma jest naprawdę demokratyczną organizacją, jest kalendarz wyborczy, będą wybory, inaczej niż w PiS-ie. Czy ktoś słyszał z państwa o wyborach prezesa Adaptu w PiS-ie? Czy ktoś jest sobie w stanie wyobrazić, że przypadek kolega Milewski głosuje na prezesa w PiS-ie? No nie, no, ale nie ma tam takiej możliwości. Wszyscy wiedzą, kto jest prezesem PiS-u i kto będzie prezesem PiS-u. Dopóki będzie tak, gdzie tam u nas, ale jeżeli macie tego przywódca, ale to jednego dyktatora, właściwie, który wskazuje szefów regionalnych, ale to jest naprawdę, że obniża pan poziom debaty publicznej. To, że pan mówi, to obniża pan poziom debaty publicznej. Na formie jest debata, będą wybory, będzie dyskusja, to naprawdę jest to duże przedsięwzięcie, bo to kilkadziesiąt tysięcy ludzi będzie wybierało przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Ale w normalnej pana, nie może być pan, przepraszam, ale odnoszę wrażenie, że czegoś z Szczytyna marzy o roli dyktatora, tylko niestety kompetencje nawet do tego, bo daleko i te wybory, które przegraliście zarówno do Sejmu, jak i do Senatu, to nie dogadniają. Kiedy się na to nie zauważyłem, że Komisja Ustawodawcza będzie, że Komisja Ustawodawcza będzie,
przede wszystkim, żeby być sekretarzem generalnym Platformy, trzeba być członkiem Platformy. Ale też proszę pamiętać, że sekretarza wskazuje przewodniczący, więc jak będzie wybrany nowy przewodniczący, to on będzie wskazywał sekretarza i sekretarza osobiste kompetencje. A to jest wykluczone prawdopodobnie, dlaczego trzeba czekać, kto wygra wybory na przewodniczącego. Jeszcze nie ma wyboru. Naprawdę, chciałbym, że właśnie szczególnie ten komentarz, wiem, że wybory będą wstępne, nie wiadomo, jak się trzeba będzie zgłaszać, kto się zgłosi. I naprawdę chciałbym, żebyśmy się zajmowali na przykład wyborami na prezesa partii rządzącej. Nie ma takiego tematu, ale ona opozycją Platformy zajmuje się bardzo chętnie. Zajmijcie się wyborami na prezesa, albo na przykład prezesów regionalnych. U nas od koła...